14. No, zobaczymy. To jest bardzo wiele scenariuszy. Rozstrzygnął ten scenariusz najbliższych 60 sekund. Bachelor i Johnson, Kołodziej i Protasiewicz. A więc uczestnicy wyścigu 13 równo. Niemalże równiutko ze startu, ale z pierwszego łuku kto? Wydawało się, że dwójka Leszczynie. Na tymczasem Kołodziej przez moment na ostatniej pozycji na czele. Troy Bachelor za nim. Bardzo blisko cała trójka zawodników, a więc Andreas Johnson, Piotr Protasiewicz i Janusz Kołodziej. Kołodziej na trzeciej pozycji, Protasiewicz jest drugi, ucieka Bachelor. Kołodziej robi co może, by przedrzeć się na drugą pozycję. Teraz atak Kołodzieja po krawężniku, w sekrecie, pod ramię Piotra Protasiewicza. Protasiewicz po zewnętrznej, nabiera prędkości, ucieka, odzyskuje tę drugą pozycję. Ależ kapitalna walka, a Kołodziej nie może zapomnieć, że za jego plecami jedzie Andreas Johnson. Nie Troy Bachelor. No, wyścig układa się na biegowe zwycięstwo Leszczynian, ale teraz Protasiewicz zbliżył się, uciekając przed Kołodziejem do Bachelora. Spróbuje jeszcze powalczyć o zwycięstwo, ale zwycięży Bachelor. Drugi Protasiewicz, trzeci Kołodziej. Bez punktu Andreas Johnson, ale to powoduje, bo wyścig numer 13 wygrywają.